Złote łany polskich zbóż. To z nich powstaje mąka, z niej najlepszy na świecie chleb. Chleb wytwarzany według staropolskich receptur, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Te tradycje z sukcesem pielęgnuje w Wągrowcu piekarnia Magdziarz. Firma działa od 1905 roku, łącząc ze sobą naturę i tradycję z najnowocześniejszą technologią. To właśnie tu trafia mąka najwyższej jakości. Teraz za pomocą systemu transportu pneumatycznego mąka magazynowana jest w silosach. Właśnie w nich zaczyna się skomplikowany proces wypieku tradycyjnego polskiego chleba. Z silosów mąka trafia do przesiewacza, gdzie zostaje pozbawiona ewentualnych zanieczyszczeń. Dalej rurociąg transportuje ją do specjalnego zbiornika, w którym jest odważana. Elektroniczna waga odmierza porcję mąki potrzebną do przygotowania ciasta. Obok rośnie tradycyjnie robiony zakwas, to od niego zależy wyśmienity smak i aromat. Zakwas gwarantuje też świeżość pieczywa i pozwala wyeliminować z produkcji wszelkiego rodzaju polepszacze. Po wyrośnięciu zakwas łączony jest w dzieży z mąką, wodą, solą i drożdżami. Około 200 kg ciasta miesi się przez kilkanaście minut. Przygotowane ciasto transportowane jest do oleja dzielarki. Dzielarka porcjuje ciasto na równe kawałki. Zaokrąglarka formuje porcje ciasta w zgrabne kule, które rynną spadają do międzygarowni. W międzygarowni kule ciasta wstępnie wyrastają. Teraz ciasto jest już plastyczne i nadaje się do dalszego formowania w pożądane kształty. Najpierw kule ciasta są rozwałkowywane, a następnie wydłużane, przyjmując kształt bochenka chleba. Tak uformowane trafiają na wózek rozrostowy, który wjeżdża do garowni. To tu, w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, następuje właściwy rozrost ciasta. Po kilkudziesięciu minutach wyrośnięte i uformowane ciasto można już naciąć i spryskać wodą. I wreszcie moment kulminacyjny – wypiek. Blisko 300 bochenków wjeżdża do pieca. Nad całością procesu wypieku czuwa komputer zaprogramowany przez technologa. Po kilkudziesięciu minutach pieczywo jest już gotowe. Automat wyciąga chleb z pieca i kieruje go na transporter taśmowy. Gorące bochenki zostają spryskane wodą, a transporter kieruje je na stół odbiorczy. Pracownik piekarni odbiera chleb ze stołu obrotowego i układa go na wózkach do wystygnięcia. Po schłodzeniu świeże pieczywo jest krojone i pakowane. Teraz już chleb może trafić na sklepowe półki. Chleby, bułki, rogale, ciasta cukiernicze. Piekarnia Magdziarz w swojej ofercie ma ponad 100 różnych gatunków wybornego pieczywa. Piekarnia Magdziarz. Twój chleb powszedni. Codziennie.